Witajcie bardzo serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na wyjątkowy odcinek, dlatego że będzie to tygodniówka, będzie to weekly vlog, taka tygodniówka urodzinowa, słuchajcie, pomyślałam, że skoro zaczynamy mój tydzień urodzinowy, to będę nagrywać weekly vlog, a tak na pamiątkę zobaczymy, co będzie się działo. Dzisiaj miałam troszeczkę inne plany i chciałam zacząć inaczej nagrywać ten film, ale mam nadzieję, że i tak wyjdzie i tak będzie fajnie, więc tak moi drodzy, poniedziałek, jestem po pracy, biurze, z pracy do pracy. Mam kaweczkę w toruńskim kubeczku i zabieram się do roboty, bo chcę zmontować film. Teraz jeszcze jest intensywnie, bo mamy lipiec i trwa ten nasz wspólny miesiąc, lipiec przy kawie, czyli filmy pojawiają się od poniedziałku do piątku, ale jeśli oglądacie tą tygodniówkę, to myślę, że już jest po naszym wspólnym lipcu. Z jednej strony się cieszę, bo to był intensywny czas, ale z drugiej strony będzie mi troszeczkę tak smutno dodawać filmy tylko 3 razy w tygodniu, ale może jakieś niespodzianki, tak jak i ten weekly vlog się pojawią, bo mam nadzieję, że ten film pojawia się w sobotę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobrze, moi drodzy, do pracy. Zrobiłam kawkę, wstawiłam pranie, troszeczkę ogarnęłam, muszę zapisać sobie kilka kwestii, kilka rzeczy do swojego kalendarza, dlatego że też plany mi się pozmieniały i jak zwykle muszę być bardziej elastyczna. Dlatego, że podobno na moje urodziny na chwilę wyjeżdżamy, robimy taki weekendowy wypad, więc z niektórych rzeczy muszę zrezygnować, które sobie zaplanowałam, które chciałam zrealizować, niektóre muszą po prostu poczekać na lepszy moment, kiedy będę miała więcej czasu, a z niektórymi muszę się sprężyć, więc dlatego też najpierw kawka, najpierw laptop, montowanko, odpowiadanie na wasze komentarze i tego typu rzeczy, a potem idziemy do kuchni i bierzemy się za gotowanie, bo chciałam kilka fajnych rzeczy dzisiaj zrobić, między innymi jagodzianki i może jak powiem to głośno, to uda mi się je przygotować. Bo wiecie, jak ja się stresuję, jak mam taki bardzo zarobiony czas, to mnie pieczenie odstresowuje. Chyba to już zauważyliście, chociaż tego pieczenia u mnie na kanale ostatnio było przed wyjazdem dość sporo i wiem, że korzystacie z tych przepisów. Dzisiaj będą jagodzianki z Thermomixa, znalazłam dość ciekawy przepis, więc myślę, że wyjdą, tylko tam miały być jagody świeże, a ja mam niestety mrożone. No zobaczymy, jak nie wyjdzie, najwyżej, trudno. Chociaż będę wiedziała, że próbowałam i raczej wam tego przepisu nie polecę. A jeśli się uda, no to świetnie, bo tutaj takich jagodzianek typowych jakoś kupić nie mogę. A wiem, że teraz jest sezon, więc fajnie by było coś takiego zrobić. W tamtym roku przegapiłam, a w tym roku mam taką ochotę. Ja wiem, że mam tyle rzeczy do zrobienia, ale kurczę, fajnie by było te jagodzianki w swoim domu zrobić. Także tak, moi drodzy, zróbcie sobie kawkę, herbatkę i zapraszam was na wspólny tydzień. Aha, i tygodniówka u mnie wygląda w ten sposób, że te filmy pojawią się od poniedziałku do piątku. Także tak, zapraszam. Dobra, moi drodzy, przyznaję się, nie zawsze wszystko mi wychodzi tak, jakbym sobie tego życzyła. Zrobiło się tutaj pomarańczowo, o wow. Czas zmienić chyba coś w ustawieniach. Moment. I voilà, już jest dużo, 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 dużo lepiej. Sorry, miałam ustawienia na tryb dzienny, a niestety już słońca nie ma. Jak możecie zobaczyć, zaszło jakieś, nie wiem, 2-3 godzinki temu? Może więcej? Dobrze, ale wiecie co, stwierdziłam, dobra, wiesz co Magda, najpierw ogarnij to, co masz ogarnąć, a przyjemności zostaw sobie na później. Czyli wiecie co? Siedzę i montuję. Stwierdziłam, że zmontuję to, co mam, sobie wszystko poustalam, poustawiam i też postaram się te moje ważne sprawy YouTube'owo-instagramowe, te, które robię po godzinach, to wszystko
sobie poukładam tak, żeby było gotowe i żebym tym nie musiała się przejmować i dzisiaj się tym zajmę, poniedziałkowy wieczór, bo dlaczego nie, a jagodzianki zostawię na inny dzień, może na jutro, mam nadzieję, że na jutro, do jutra będzie wszystko ok, a jutro byśmy sobie pogotowali deal. Myślę, że to jest fajny deal. I ja też nie będę się stresować, że kurczę, muszę to zrobić i to, bo ja lubię właśnie tak pracuję, że jednego dnia, jednego popołudnia siedzę i tylko siedzę przed laptopem, nic więcej nie robię, zazwyczaj wtedy już mam obiad gotowy, a że mam takiego gotowca z Costco, takie nudle, to wykorzystamy sobie dzisiaj to, a jutro może uda się zrobić porządny obiad. Więc myślę, że wszyscy będą zadowoleni. Także no, małe zmiany. Jak to u mnie bywa, ja jestem elastycznym człowiekiem. Staram się, aby wszystko było zrobione, wszystko było gotowe, ale lubię robić tak, aby to było wszystko gotowe wcześniej niż za późno. Staram się, nie zawsze mi to wychodzi. Nie jestem idealnym człowiekiem, ale staram się, więc zabieram się za kolejny film. Właśnie wrzuciłam jeden na YouTube'a, wrzucam. Będę montować kolejny i go również wrzucę, a w międzyczasie wyjmę pranie, wrzucę do suszarki i to by było na tyle, więc zobaczymy, jak długo mi to zajmie. Trzymajcie za mnie kciuki. Nie sądziłam, że na początku już będzie tak YouTube'owo i zobaczycie taki backstage, ale właśnie tak wygląda też mój tydzień, że ja się takimi rzeczami muszę zajmować i tego zazwyczaj wam na YouTubie nie pokazuję, bo nie wiem, czy to was interesuje, czy też nie, więc możecie mi tak dać znać. A też nie będę wam lukrować i pokazywać tylko, że ja ćwiczę i że ja tylko czytam i tylko gotuję i moje życie tak właśnie wygląda, bo nie, bo tak wygląda backstage. A jutro zajmiemy się innymi rzeczami. Także deal. Jagodzianki, podejście drugie. Działam od razu po pracy. Dzisiaj nie zwlekam, nie czekam na nic, tylko włączam Thermomixa i zabieramy się za pieczenie. Pokażę wam, z którego przepisu będę korzystać. W międzyczasie robi się pranie i kiedyś pogadamy sobie o tej pracy szerzej, bo jest super, jestem zachwycona. Jest cicha. I o to też mi między innymi chodziło, naprawdę sprawdza mi się rewelacyjnie. I też zrobimy sobie obiad na kilka dni, a będzie to makaron orzo z kurczakiem, szpinakiem i z cukinią, bo muszę cukinię wykorzystać i pomyślałam, dobra, zrobię po raz kolejny ten przepis, bo jest rewelacyjny. Więc tak, moi drodzy, rozpoczynamy wspólne wypieki, jaram się, mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. I chciałabym w ogóle dzisiaj jeszcze pójść pobiegać, ale zobaczymy, bo teoretycznie zrobienie jagodzianek może zająć nawet 3 godziny, więc no troszeczkę tutaj jest takiego wysiłku, ale mam nadzieję, że będzie to warte zachodu. Jak sprawdzałam w aplikacji, to było napisane czas całkowity 3 godziny, a to są 3 godziny i 30 minut, ale 25 minut teoretycznie powinno zająć mi przygotowanie i liczba sztuk, jak widzicie, 16 i można to zmniejszyć, ale nie, zrobimy na 16 sztuk, stopień trudności średni, więc czuję się jakbym była średnio zaawansowana, jeśli chodzi o takie wypieki. Rozpocznij gotowanie i jedziemy z tym, a jak będzie ciasto wyrastać, to wtedy zabiorę się za obiad. Proszę bardzo. Zaczynamy, moi drodzy. Trzymajcie kciuki. Mam nadzieję, że coś z tego będzie.
jagodzianki troszeczkę wyszły takie koślawe. Zobaczcie, niektóre całkiem niezłe, niektóre za bardzo nie wyglądają, ale zobaczmy, czy chociaż smakują. Dobrze, zapraszam, test smaku. Powiedz mi, co myślisz. Nie ma jeszcze żadnego lukru. Jeszcze lukier powinien być. No, musimy lukier zrobić. Nie trzeba, nie? Wyszło 14 sztuk. I jak? Mleko by się przydało. No to to na pewno. Od 1 do 10 w takiej skali. Takie rogaliki. Widać, że to pierwszy raz, nie? Troszeczkę za mało tych owoców w środku. No a tam było, żeby dodać czubatą łyżkę. Ale jak miałam czubatą łyżkę, to trzeba było jej bardziej spłaszczyć? Możliwe. I wtedy dopiero. Wiesz, no to jest pierwszy raz. Nie, tak. Ujdzie? Tak, to ujdą. No, mhm. Tylko, no posmakuj. No to dawaj. Posmakuję. Nie, no są okej. Są okej. Nie ma jakiegoś szału. Pasz mleka do tego i... I zje się. Dobra, no to co, Madziu, wybrałaś sobie, no to masz. Tutaj to jest zmodyfikowana wersja tortu Sahara. Wyszło jak wyszło, no niestety nie wyszło mi w 100% tak jak chciałem, ale trudno. Przepraszam, tak jak wyszło, tak będzie, więc smacznego. Dobra, statyw rozstawiony, także będziemy nagrywać reakcję Magdy. Już dawno, dawno torta nie dostała. Działamy z kilkudniowym wyprzedzeniem, ponieważ typowo w urodziny będzie mały wyjazd. Poczekaj chwilę, teraz musisz poczekać. Kombinujesz. No kombinuję, bo mogę. Cicho. Czemu cię stresuje? Nie, no bez przesady, to wiesz. Nie ma co, nie ma czym. Czy mam cię niby stresować, słońce? Ja ciebie stresuję, to ty mnie stresujesz. No, możesz wejść. Na pewno? No, na pewno. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam, 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam, niech żyje nam, a kto? Madzia, jeee! Skup się. Dużo tych moich marzeń. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Ale ładny, piękny. No słuchajcie, Maciej dzisiaj bardzo zaskoczył. Trwa tydzień urodzinowy. I dostałam tort. No bo dlaczego nie? Dlaczego nie? Na weekend wyjeżdżamy, więc jest. To ma być, tak? Sacher? Tak? Miał być, ale tak wiesz. To jest sacher, przepraszam. To jest sacher. No nie, jest nie, przepiękny. Nie, miał być, ale ja wiem, że zmodyfikowałem tam otruskawki, krem i tak dalej. Ale jest piękny, naprawdę. No, dziękuję ci bardzo. To jest super cute. No wiecie, ja lubię torty. A że nas tutaj nie będzie, no to jest troszeczkę wcześniej. Także świętujemy, świętujemy, moi drodzy. Jeszcze wam go pokażę tak z bliska i powiem wam, że taka głodna się zrobiłam. Także spróbujemy. No dzień dobry, cześć i czołem, moi drodzy, wróciliśmy, jesteśmy po pracy i uciekamy, a wymyśliłam, że idziemy na spacer, bo skoro jest mój tydzień urodzinowy, to fajnie by było robić to, na co ma się ochotę, a powiem wam, że mam ogromną ochotę iść do naszego ulubionego parku, więc tam właśnie się wybieramy, troszeczkę poddychamy świeżym powietrzem i na pewno mi się przyda przewietrzyć głowę. I teraz zauważyłam, że to jest tydzień właśnie i robienia takich rzeczy, które lubię, ale również delikatnego zwolnienia
i skupienia się na siebie, na sobie. Więc tak, zapraszam Was na wspólny spacer. Mam nadzieję, że będzie fajnie, a co potem będziemy robić, to zobaczymy, ale podobno plany są, aby zrobić pizzę, więc myślę, że szykuje nam się fajne popołudnie, fajny wieczór. Mam na sobie koszulkę z Zary, taką oversize'ową, która fajnie wygląda z tymi spodniami. To są spodnie z Mojito. Ja już kilkukrotnie chciałam się ich pozbyć, bo myślałam, że nie będę w nich chodzić, a powiem Wam, że teraz mi się tak podobają, że jakoś w tym roku się do nich przekonałam i chodzę w nich bardzo, bardzo często. To jest taki mam jeans, tutaj troszeczkę szersze, ale myślę, że ładnie, ładnie wyglądają, podwinięte, mi pasują, podobają mi się i z tą koszulką oversize'ową robią fajne połączenie. Więc tak, moi drodzy. Tak, kolejny dzień tygodnia i lecimy na spacer. Zobaczcie, w Anglii mamy przepiękną pogodę, odpukać, żeby nie zapeszyła. Ale aż grzechem nie byłoby, aż grzechem byłoby nie wyjść. Ty i twoje przekręcanie wszystkiego. No, mam po tatusiu. Ja jestem pierwszą osobą, która przekręci każde możliwe przysłowie. Ale staram się, pracuję nad tym. Staram się, aby nie robić takich głupich błędów. Ale czasami. Ale wiesz, jesteśmy tylko ludźmi. Dokładnie tak. To chciałam powiedzieć, że naprawdę mamy piękną pogodę, słuchajcie. I tak jest miło pospacerować, po prostu wyjść na świeże powietrze i tak odpocząć, zrelaksować się. Taki aktywny wypoczynek. To jest to. Bardzo mi tego brakowało. Bo my rzadko tak naprawdę na spacery wychodzimy. Slow, nie? Potrzebujemy pieska, bo ciebie cały czas powtarzam. Jakbyśmy mieli pieska, to byśmy mieli taką motywację, żeby codziennie wychodzić, dwa razy dziennie. I myślę, że to dalibyśmy radę gdzieś tam nasz harmonogram włączyć. Pamiętam podczas COVID-u, jak to było. My spacerowaliśmy codziennie. Podczas COVID-u codziennie. Trzeba było psa. No. Wiesz, ja czasami żałuję, że tak nie zrobiliśmy. No ale cóż, teraz jest teraz. Więc tak, moi drodzy, spacerujemy, chodzimy i budujemy sobie apetyt na później. Stwierdziłam, że my zdecydowanie za rzadko wychodzimy na takie spacery. Po prostu, żeby tak na spokojnie, taki poprowadzić slow life. Brakuje nam tego. Głowa strasznie odpoczywa, co? Aż dziwne. Nie mieć takiego pędu w głowie, tak w mózgu. No ja wiem, ale zobaczcie w ogóle. Słońce pomalutku zaczyna zachodzić. Ludzie są przemili. Zagadują. Wiecie, obcy człowiek się do Was uśmiechnie. Jestem ciekawa, jak często Wy spacerujecie. Co Wy takiego robicie właśnie dla swojej głowy, więc dajcie znać. Na dole. My czujemy tutaj włoskie klimaty w ogóle. Tutaj tak chodzimy, patrzymy, obserwujemy. Teraz chodzimy po trawce. No nie wiem, no mi to dobrze dzisiaj robi, naprawdę. Potrzebowałam tego, żeby tak się odciąć od wszystkiego. Haha, mam aparat, ale to nie to samo. Nie mamy telefonu w ręku. Nic nie sprawdzamy, nie scrollujemy. Słuchajcie, wdech i wydech. No i chyba trzeba to kontynuować i częściej. Tylko niech ta pogoda w Anglii dopisuje. Ale piękne słońce. Pięknie jest. O, pachnie pięknie. To nie jest bez. Ale to wygląda jak bez. No co pachnie? Dzień dobry, cześć i czołem. Dzisiaj Marcin robi pizzę dla leniwych.
więc gotowego ciastka. Mamy tutaj gotowe. Pizza base. Proszę bardzo. Flame bake pizza base. Dobra. Pizza sos, muti. Najlepszy sos na świecie. Klasika. Otwieram. Ops, ops. Ops. I żeś pan zrobił. Proszę bardzo. Lepiej nie trzeba. Pół sosu poszło. O Boże. Dobra. Muszę posprzątać. Tak, Magda, możesz się śmiać. Możesz się śmiać, no. Tak, śmiej się, śmiej. Dobra. Cicho, posprzątam szybko. Sos wytarty. Także o. Nie ma co się przejmować, że pół sosu się zmarnuje, bo już się zmarnowało. Dobra, trzy łyżki. Daj pana co. Proszę bardzo. Sosu nigdy za wiele. Ja lubię dużo sosu na pizzy. Wiecie co? Ja ostatnio odkryłem całkiem fajny sposób. Jeżeli ktoś nie lubi tutaj tego ciasta przypieczonego. Mianowicie robimy mieszankę i za chwilę zrobię to. Mieszankę oliwy z oliwek, soli i czosnku. I po wyciągnięciu z piekarnika po prostu trzeba, czy z pieca, trzeba przesmarować te randy tak pędzelkiem albo pędzelkiem najlepiej. Przesmarować sobie dookoła i to podobno daje taki smak, że mucha mi siada. Dobra. Jeszcze na jedną pizzę zostało sos. Taka strata. Talerza nie szkoda, tylko tej sałatki. Dobra. Teraz zrobimy tak. Posypiemy troszeczkę czosnkiem. Ociupinkę. Damy czosnku. Tak. Pyk. Dobra, to mamy. Teraz damy. Teraz damy białą mozzarellę. Pyk. Uwielbiam pizzę z białą mozzarellą. Magda chyba też. Pyk. I chyc. Więcej, to trochę mniej, ale trudno. Dobra, dobrze jest. Okej. Okay. Teraz damy szyneczka prosciutto, elegancko. Dobra.
to siuto. Wiesz pan, jak Jarosław. Nie ten Jarosław. Za małe opakowania do tego prosciutto dali, to prosciutto całe powyginane i teraz ciężko wyjąć i ja nie mogę. Dobra, tak sobie poukładamy to prosciutto. Takie, myślę, że takie trzy plasterki na jedną pizzę wystarczą. Soli, a no bo to konserwuje to prosciutto, nie? Ta sól cała. Nie ciekawe, ale słone. No tak. No. Te dojrzewające mięsa to tak mają, że solą trzeba je konserwować. Pyszności. Dobra, to mamy, to mamy. To teraz co? Czarne oliwki, już gotowe, pokrojone. Nie rozlej pan. Magda uwielbia czarne oliwki na pizzy. Ja tak średnio bym powiedział, no ale... Jak szefowa lubi, no to co? To trzeba zrobić. Dobra. Posypiemy sobie czarnymi oliwkami, proszę państwa. Hops, 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 hops. Ja wiem, że niektórzy i wiecie, którzy robią swoje ciasto nawet. No chyba, że im mama zrobi. Ale ja nie mam takich zdolności, no chociaż może i bym miał. Nie próbuję. Pewnie i bym zrobił, tylko nie mam czasu na to. No i trochę mi się nie chce. Tak to jest. Się takim leniwym jest. Dobra. Hops. Hops, hops. Hops. I hops. Ja od razu wezmę parę kaszki. Dziękuję bardzo. Ja mam odwrotnie, w przeciwieństwie do Magdy, ja od razu staram się po sobie sprzątać. Magda robi jeden wielki. Magda robi jeden wielki bałagan i później stara się w tym odnaleźć. Tak, tak. Pewnie to wie. W montażu, więc. I tutaj całość. Tarta mozzarella. Tarta mozzarella na całość. I sypiemy. Tak nie za dużo. Bo mamy przecież jeszcze białą mozzarellę. Pyk. To jeszcze.
Dobra. I teraz truskawka na torcie. Składnik, który zrobi całą magię. Oregano. Proszę bardzo. Jak ktoś lubi, to daje. Jak ktoś nie lubi, to nie. Ja lubię. Lubię zioła. Damy tutaj i tutaj troszeczkę oregano. I to po prostu będzie tak pachnieć. Teraz cicho. Sprawdźmy najpierw, jak się piecze to. Dobra, myślę, że 200 stopni takie. O, teraz jeszcze zobaczymy, jak to wygląda, jak to wyszło. O, proszę bardzo. Tak wygląda pizza przed włożeniem do... Mogliśmy pieczarki jeszcze dać na to, nie? Czy nie? Moglibyśmy. Ale czy damy? O, to jest pytanie. Damy pieczarki, czy nie damy pieczarek? Nie, dobra, za dużo by było. Jest szynka, są oliwki, jest mozzarella. Dobra, starczy. Także dziękuję. Wkładamy wszystko do piekarnika. Pieczemy jakieś 7-8 minut w temperaturze 200 stopni. I smacznego. Zobaczymy, jak wyjdzie. No pusto tutaj z tyłu jest. W końcu trzeba zająć się tą ścianą, bo jakby plakaty zawisły, to wydaje mi się, że wyglądałoby to o wiele lepiej, ale co za tym idzie, trzeba wybrać się chyba do Ikei, tak sobie myślę, i kupić trzecią ramę. Mamy dwie z tego sklepu i byśmy kupili trzecią i wtedy można by było wszystko powiesić. I jeszcze chciałabym ogarnąć również w najbliższych, tak myślę, że w ciągu najbliższych tygodni, tę ścianę w garderobie, aby tam się coś zadziało, bo dla mnie jest za biało. Ja lubię, jak na tych ścianach coś się dzieje, jak coś wisi i to jest coś bardzo mojego. Więc tak, moi drodzy, chyba będzie trzeba się do Ikei wybrać. A teraz co? Teraz ja sobie usiadłam na kanapie, odpoczywam, wykąpałam się, Marcin się kąpie. Robimy sobie wieczór filmowy, bo dlaczego nie, i będziemy oglądać Mroczną Materię. Jak ja zobaczyłam na Apple TV, że Mroczna Materia jest dostępna, a że my przesłuchaliśmy audiobooka, to pomyślałam, że fajnie by było skonfrontować to nasze wrażenie książkowe z tym, co zobaczymy na ekranie, więc za chwilę włączamy Mroczną Materię, oglądamy i dam wam znać, jak nam się podobała. Mam tutaj książkę, więc chwilę sobie poczytam. Pizza zaraz będzie się w piekarniku piec, więc myślę, że czeka nas naprawdę fajny wieczór. A jutro? Jutro inne rzeczy. Jutro już zajmę się totalnie obowiązkami, bo kolejny dzień również już jest zaplanowany, więc dzisiaj był właśnie taki moment, aby sobie naładować bateryjki, aby je podładować. Wiecie co? Jutro muszę wam też pokazać Monsterkę, bo okazało się, że wypuszcza, słuchajcie, wam chyba to pokazywałam w ostatnim vlogu, ale Monstera wypuszcza 5 liścia. Tak, nie przysłyszeliście się. 5 liść na pokładzie. Słuchajcie, to jest niesamowite. Nie będę już teraz wam pokazywać, bo jest sztuczne światło, a jutro przy takim dziennym świetle myślę, że będzie to wyglądało o wiele lepiej, ale nie spodziewałam się tego i ostatnio jak wam pokazywałam, to w ogóle nie było widać żadnego zalążka, nic. A dzisiaj tak podchodzę do tej Monstery i wow, wow, no magic, po prostu magic. Wymiana ziemi i przesadzenie tej Monstery do mniejszej doniczki sprawiło, że ona zaczęła się rozrastać i zaczęło jej być dobrze. A jutro muszę na pewno podlać roślinki, bo już widzę, że tam niektóre tego wymagają, one dają mi o tym znać, więc fajnie by było je podlać i sobie przygotować w sumie wodę jeszcze, aby ją odlać rano, żeby wieczorem już była gotowa. To jest bardzo dobry pomysł. Więc tak, jemy kolację, oglądamy film, wcinamy mój tort, który jest przepyszny swoją drogą. No, Marcin zrobił, słuchajcie, tort Sachera, który jest o wiele lepszy od tradycyjnego Sachera.
A wiem, bo mam porównanie. Próbowaliśmy. I Marcina Sacher jest delikatniejszy, mniej suchy i to nadzienie, czy ten krem brzoskwiniowy, po prostu to jest jakaś rewelacja. I on podobno robił to, muszę go zapytać, kiedy będę nagrywać vloga, żeby wam wytłumaczył, w jaki sposób, ale on coś tam mówił, że na tarce odciskał, czy na sitku, ten dżem brzoskwiniowy, coś takiego. No, ale wyszło ekstra. Więc tak, taki mały update, moi drodzy. I może jeszcze uda mi się chwilę poczytać, jak już czekam na Marcina, to wiecie, krem na dłonie i do czytania. Więc to jest po prostu popołudnie dla mnie idealne. Jest i pizza, jedna dla mnie, a druga dla Marcina. Dla mnie. Życzę smacznego, ale pachnie ci, tak, mi, to nam. Weź, dawaj, pięknie. Ty zawsze mi każesz robić te smaku. Dobra, czekaj, mogę szybko zrobić? No, działa. A co tam jest? Wszystko. To jest gorące. Ba. Dziękuję dla ciebie. Pa. Smacznego. You got a smile that makes the sun rise. You make it shine. But I can see that you don't realize. And that's what made me fall in love. Cause you. Dzień dobry i czołem. Jakiś czas temu wróciliśmy do domu. Słuchajcie, tutaj kawka się robi, bo ja, wam pokażę jeszcze, bo ja lecę do biura. Dzisiaj mam dużo rzeczy do ogarnięcia. Proszę, tutaj jest kaweczka, ale Maciej powiedział, że cały czas ogarnia moje urodziny i coś mi kupił i chce mi pokazać, no, co mi kupił, więc to, idziemy, moi to drodzy. Jest, bo to miało razem z tortem wjechać. A, miało z tortem wjechać. A gdzie to jest? Dobra, a weź, dobra, to ten... nie, bo teraz będziesz mnie widzieć. To poczekaj. To miej kamerę na siebie. Aha. Tak? Ale no. To musisz tak, poczekaj, trzymaj tak, trzymaj. No, trzymam. Tylko to odwróć i się nie patrz. Okej, okay. Dobra, mam patrzeć tutaj w obiektyw. Dobrze, powiem wam, że mamy piękny dzień dzisiaj. Błękitne niebo, naprawdę jest ślicznie. A ja będę siedzieć w biurze. Nie wiem, co tam się dzieje, weźcie się stresuję teraz. 100 lat, niech żyje. Mogę się spojrzeć? A to nie jest normalne. Serio? Jak to dobrze, że ty to zrobiłeś na zewnątrz. Ale wiesz co? Ja miałam takie zatkane uszy, jak mi się odetkały uszy. Nie, no śmieję się, ale... Fajne, nie? No super. Aż kruki się odezwały. Ja, ale tutaj. Ale to było głośne. Dobrze. Cieszę się, że zrobiłeś to na zewnątrz. Nie sądziłem, że to takie głośno jest. Zobaczcie, tak to wygląda. W ogóle polecam wam spodenki z HM-u. Mam lniane. Są zarąbiste. I moje buty. I twoje buty, tak oczywiście. Dobra, wracam do domu. Czy to już wszystkie atrakcje na dzisiaj? Na dzisiaj tak. A urodzinowa? A, jeszcze torcik. A właśnie tak. Nie robiłaś na żywo testu smaku. Nie zrobiłam jeszcze na żywo testu smaku. A widzisz, a to możesz zrobić. To zrobię. A może w międzyczasie pokażę wam, jak Maciej będzie kroił. Co dzisiaj dostałam? Co ty myślisz? Myślisz, że to dobry pomysł? Bo dostałam dzisiaj prezenty, słuchajcie. I jest mi bardzo, bardzo miło. Więc ja wam je chętnie pokażę. A w sumie byś mógł nagrać, bo jednego nie odpakowałam nawet, bo tak ładnie był zapakowany, że pomyślałam, że... No dobrze. To wiesz co, to wiecie co, to zróbmy tak. Musi być jakiś plan. Pokażę wam to ciasto, jak wygląda. Zrobimy też smaku. A chcesz też otworzyć ode mnie? A masz jakiś prezent? Mieliśmy nie dawać sobie prezentu no, do urodziny. No, dorobiasz tylko taki. No dobrze. Też? No skoro tak, to tak. Bo no jak wiesz, do Ipswich jedziemy w weekend. Do Ipswich jedziemy w weekend. Dobrze, no, tutaj możesz kroić. Zobaczcie, tyle nam ciasta zostało. Podobno pyszne. Tak mówię. Podobno pyszne. Właśnie chciałam powiedzieć, że ja też już jadłam. Jest naprawdę przepyszne. O la la.
Ale powiem ci, dziękuję. Proszę bardzo. No, do biura poczekaj, zabieram. Poczekaj. I teraz pytanie, chcesz bitą śmietanę, czy chcesz... Wolałabym ten krem, ten wiesz? Krem, poczekaj, bo ja muszę to sprawdzić. A tutaj jest papier pod spodem? Nie, nie to jest mąka. O, już się przestraszyłam. No nie, a, bo ty masz ten krem w tym, tamten, dobra. Czekaj, bo coś mi się zatkało. Wszystko rozumiem. W ogóle jagodzianki dzisiaj rano jedliśmy. I też wyszły spoko, nie? Na chwilę poleżały. Też są bardzo dobre. Wiesz co, to może bitą śmietanę mi po prostu daj. Może będzie, tylko ja muszę posmakować, bo... Czy to jeszcze dobre? To jeszcze dobrze. No, ale ciasto jest przepyszne. A chcesz powiedzieć, jak zrobiłeś ten środek? Oraz tę warstwę wierzchnią? Sypa dupa. Dobra. Bo Marcin szukał. Bo to jest ogólnie, to miał być sacher, tak? No, wygląda jak sacher, wiesz? Raczej taki na sterydach. No właśnie na sterydach, no bo to są dwa sachery położone na sobie. No. I? I no z Thermomixa. Baza, ciasto jest z Thermomixa. A jaki przepis? Na biszkopt? Czy... Nie, no sacher. To tak? Sachera w Thermomixie, no. Znalazłeś, z Thermomixa robiłeś? A ja. Ja jestem z ciebie dumna. Polewę, przepis na polewę znalazłem. Podobno oryginalna polewa. Tak, trochę tak, wątpię, ale dobra. Znaczy, no podobno tak no. Robią tą polewę. Oczywiście. No, okej. Okay. Starczy czy jeszcze? Starczy. Starczy. Aż, jeszcze. Ja tego nie nagrałam. Jesteśmy zgubieni. To będzie wybuchowy vlog. No czekaj, to naprawdę ja zrobię resztę. O wow, no dobrze. Proszę bardzo. Bardzo spoko. Dobra, robimy ten test na żywo? No, dobra. U nas no, jest wesoło. W każdym razie... Przepis na ten, na ciasto jest z Thermomixa. Przełożone jest... Oczywiście morelowym dżemem, który przez sitko przetegowałem. Nie masz tutaj pełną bitej śmietany. Przecisnąłem przez sitko. No. W sumie można by też przez tą maszynkę taką do pire. Może by nie było kawałków. Chodziło tak o to, żeby taki smooth było. No. I polewa właśnie gdzieś tam znalazłem. Przepis na polewę. No. I to wszystko. No i oczywiście musiałem dodać ze swojej strony trochę truskawek, trochę kremu, żeby było, nie było tak smutno. Żeby nie było tak smutno, żeby było takie twoje. Dobra, trzymasz? No trzymam, o. To. Jak to wygląda? Da, możemy tak to zrobić. Okidoki. Leczymy. Troszkę chyba stwardniało jeszcze bardziej. No, bo w lodówce było. Ale z tym kremem to robi robotę. Krem dobry, co? No. Lepszy niż mi ta śmietana chyba. Da. A krem? Śmietankowy krem do tortów. Ale jesteś z siebie dumny, nie? Znaczy, wiesz co, myślałem, bardzo że... Fajnie. Tak jak mówiłem, wizualnie nie wyszło to, co chciałem, ale... Ale smakowo... Zabieram ze sobą. Pozytywnie zaskoczony jestem. Dobra. To zabieraj i zmiataj. Ja też mam swoje rzeczy. To wiecie co? Uciekam i później wam pokażę resztę, bo miałeś mi prezent dać, no ale jak nie chcesz mi dać prezentu. No, aha, no dobra, no to chodź. Jeszcze. Tak się tylko przypomnę. Mam też czekolady na zębach. Ale powiem wam, jest pyszne. Tylko prezent ode mnie. Trochę zasłonimy. Jak widzisz, czasu mnie nie starczyło, żeby go zapakować, ale stwierdziłem, że to nie to? Ma sensu. No. To co, pudło, które tutaj stoi od kilku dni? Aha. I tak czeka? No tak. Nie wiadomo na co, to jest prezent? Dzisiejszy odcinek sponsoruje Amazon. No dobra. I koleżanki z pracy. Możesz troszeczkę też przykucnąć. Dobrze, przykuc. Powiem ci przykuc? No, powiedzmy. Dobra, zobaczmy. To jest lekkie. Mieliśmy prezentów sobie nie dawać, więc jest tam... Ale to jest, wiesz, taki prezent, nie prezent. Zaintrygowana, chociaż dzisiaj dostałam bardzo fajny prezent, zaraz wam powiem jaki. Nożyczki może wziąć. Jaki prezent dostałaś? Dostałam fajny prezent. Od kogo? Co? Pokażę ci. Dobra, muszę się do tego dostać. Yeah.
Nie. Okej, do... O! O! Z tego się ucieszyła. Tego się nie spodziewałam. Ale patrzcie na to. Mamy tutaj... Ktoś chyba naprawdę mnie namawia na to, żeby... Czy to są rakiety do... Badmintona. Do badmintona. No. Czyli naprawdę mnie namawiać na to, żeby zacząć chodzić. Tak. Ktoś z was chodzi, dajcie znać. Bo mi się ma ogólnie, żeby zacząć grać w tenisa. A wiesz dlaczego? Dlaczego? Bo podobno ludzie, którzy uprawiają sporty rakietowe, dłużej żyją. Ha. O, ale to jest super cute, że mają te rzeczy swoje. No. W opakowanku. Zobaczmy. Jak wyglądają. A to takie ten. Takie lepsze widzę. No, takie wiesz, bez szału też, ale. Ale, to co ale nie jakieś najtańsze, takie wiesz. Spoko. I od razu lotki też są? No, oczywiście. No zobacz, to teraz to tak. No to teraz spłukuj. Nie ma to tamte. Tak, wykupię karnet. Trzeba zacząć korzystać. No tutaj to już nie no, ma. Taka sama tak, chyba powinna być. Taka sama? Powinna raczej. Nie no, spoko. No. Bardzo fajne. Wiesz, cieszę się, bo brakuje mi jakiegoś takiego sportu, a fajnie by było, żebyśmy razem coś robili. Uh-huh. Kiedyś chodziliśmy na siłownię, cały czas na siłownię Marcina namawiam. Mam nadzieję, trochę... że w końcu się uda. Mamy jednych znajomych, którzy chodzą na badmintona, to wiesz, no. Dwóch w sumie, no. Dwoje. Dwoje, właśnie. A, także spoko. Czemu ja to sporta wypadę? Nie, to zabieramy. Pudło możesz od razu zrecyklingować, dziękuję. Okay, proszę bardzo. I od razu, jak już jesteśmy, masz ładny kader? No. Usiądę na podłodze, ostatnio mokowałeś, to można. I zobaczcie, tak, jak dobrze mnie ludzie znają. Po pierwsze, dostałam dwa kwiatki, które muszę zaraz chyba podlać. To są orchidee, nie, to są lilie. Lilie, niby powinno się je trzymać na zewnątrz. Ale myślę, jak na zewnątrz, domu, w sensie... No to jest outdoor napisane. Tak? Mhm. Ale myślę, że dadzą radę tutaj w domu. I teraz prośba do was, jeśli macie te kwiatki, to koniecznie dajcie mi znać, jak się z nimi obchodzić. Co lubią, czego nie lubią, gdzie powinny stać. Ja sobie na pewno to poczytam w internecie, ale może macie lepsze doświadczenie niż ja. Bo są przepiękne i chciałabym, aby przeżyły. Zobacz, no ładne, nie? No. Ale jak to jest, że dziewczyny się zmówiły, a raczej nie, jedna kupiła takie same, tylko w żółtym kolorze, a druga w fioletowym. Także to. Jeszcze kontynuując, jak dobrze mnie ludzie znają, dostałam coś takiego. I to jest orchidea, zobaczcie, kiedyś próbowałam. I niestety u mnie orchidea nie przeżyła, ale to było jeszcze w poprzednim mieszkaniu, więc próbujemy jeszcze raz. I jest super cute, jest taka malutka, pokaż. No nie? Jest prześliczna, w takim szkle. I też już pytałam, podobno z tego szkła trzeba ją później wyciągnąć. Więc szkoda, bo ładnie tutaj się prezentuje. Ej, ale... no poczekaj, no ale gdybyś... Ale to taki bazon potem będzie, wiesz? Gdybyś to, no, ale gdybyś to jakoś tak wsadziła ziemi takiej, wiesz, kwiatowej? Muszę w ogóle, nie wiem, czy nie powinnam kupić ziemi. Chociaż ta ziemia tutaj, co jest, ona powinna dać radę, jeśli chodzi o tę orchideę. Powinny razem tam się dogadać. Dobra, dostałam jeszcze butelkę prosecco. Proszę, ale... Z czego w sumie? W sumie tutaj mam butelkę prosecco i tutaj mam jeszcze, bo tego nie otwierałam, jeszcze jeden prezent. I zobaczcie, jak jest pięknie zapakowany. No, cute. Dziewczyna, która pakowała, mówiła mi, że poświęciła na taką godzinkę, żeby to tak zapakować. Więc dla mnie naprawdę effort, nie? To taki wysiłek ma znaczenie i robi wrażenie. Przepięknie to wygląda w takiej czarnej torbie w ogóle, zobaczcie. Super. Tutaj mam jeszcze, o. Przywieszkę, birthday girl, dostałam tamplerunek. To mi się kojarzy z takim nietoperzem w ogóle. Jeszcze otwieram szybciutko i zobaczmy, co to jest. Domyślam się, co to jest. Wygląda na butelkę. Ale zobacz! Aż tak dobrze cię znają. No wiesz co, nie przesadzaj. Ale ja się... Widziałaś, mogłaś tutaj otwierać od razu. Słucham? No to zaklejone jest. No. Z klej szkolny? Nie wiem, ale jestem pod wrażeniem, naprawdę jestem pod wrażeniem. Ohoho, bordo! Jest butelka wina. Dziękuję, pozdrawiam. Czerwone, francuskie. 2021. I ostatnia rzecz, która również jest rewelacją. Oczywiście mam kartki, też przepiękne. I dostałam jeszcze jeden prezent, słuchajcie. To jest mega miłe, naprawdę. Dostałam kartę podarunkową. Ale co najważniejsze, ta karta podarunkowa Do w różnych sklepach można wykorzystać. W różnych sklepach, ale przede wszystkim można ją wykorzystać w Waterstone.
A Waterstones, moi drodzy, to jest taka księgarnia w Anglii, dość droga, taka trochę posz, ale chyba dajcie znać, czy chcielibyście się ze mną tam wybrać, bo myślę, że razem powinniśmy tę kartę wykorzystać. No, jeszcze jedną karteczkę dostałam, a w ogóle te kartki muszę zaraz tutaj położyć. I ostatnia karteczka, proszę, no przepiękna. Więc... Jeszcze czeka ode mnie, ale to... Ale na urodziny dopiero, tak? Tak. Dobrze, no więc proszę, pochwaliłam się, mogę iść. No. Bardzo fajnie. Dobra. Dziękuję, pozdrawiam. Dajcie mi znać, jak mam się opiekować liliami i orchideą. Bo myślę, że z tym może być problem. Dobra, to teraz lecimy. Dalej z życiem. Dzień dobry, witajcie moi drodzy, witajcie kolejnego dnia. Dzisiaj jest piątek, weekendu, początek. W tle możecie słyszeć pralkę, mam nadzieję, że jej nie słyszycie, bo ogólnie ona jest bardzo, bardzo, bardzo cicha. I to jest chyba jedna z najcichszych pralek dostępnych na rynku, bo jak jest taka skala chyba od A do F, tak mi się wydaje, to ona jest w tej rubryce A. I w ogóle robię sobie taki mój osobisty ranking płynów do prania, więc jeśli mielibyście ochotę poznać moje ulubione płyny, to dajcie znać w komentarzu. Mam ich naprawdę sporo, bo ostatnio piorę na różne sposoby z różnymi płynami. Mam swój ulubiony proszek, tego nie zmieniam, ale płyny sobie testuję i chętnie Wam opowiem, co się u mnie sprawdza, co pięknie pachnie, bo niektóre zapachy naprawdę na tym praniu zostają. Ja uwielbiam, kiedy wyjmuję coś świeżego z szafy i to pachnie tym pięknym płynem. Dobrze, ale nie o to mi w ogóle chodziło, nie po to tutaj przychodzę, bo mam takie wrażenie, że ten weekly vlog, ten tygodniowy vlog będzie takim zlepkiem różnych rzeczy, które działy się w tym tygodniu i mam nadzieję, że mimo, że on nie będzie wyglądał tak jak standardowy mój weekly vlog, to i tak Wam się spodoba, to po pierwsze. A po drugie, dzisiaj się pakuję, bo wyjeżdżamy na weekend, nie mam pojęcia gdzie, prawdopodobnie gdzieś lokalnie mam być gotowa na jutrzejszą podróż, która zaczyna się bodajże o 7:00. Tak zostałam poinformowana, więc dzisiaj wypadałoby się spakować. Pogodowo ma być bardzo fajnie, bo pytałam Marcina, co mniej więcej powinnam ze sobą zabrać i tak troszeczkę mi powiedział, nie mam pojęcia, gdzie jedziemy. Śmiejemy się, że do Ipswich, ale to chyba nie jest Ipswich. Myślę, że Marcina powinnam na urodziny zabrać do Ipswich, skoro tak bardzo podoba mu się nazwa tego miasta. Jeśli byliście, to dajcie znać, czy warto, czy nie warto. A ja muszę zabrać takie rzeczy, które będą idealne właśnie na wakacje. Na wakacje, na taki wyjazd weekendowy, gdzie będzie ciepło. Kiedy będzie ciepło? Bo temperatura, jaka jest zapowiadana, to jest w okolicach tak 24-27 stopni, a tutaj w Anglii taka temperatura... Jak jest taka temperatura, to dla mnie odczuwalna temperatura to jest w okolicach 30 stopni w Polsce, bo jak tutaj jest 24 w Anglii, to w Polsce, jeśli by było takie 24, to jest chłodno. Chłodno. No ciepło. Może nie chłodno, ale dla mnie te 24 tutaj to są takie solidne 28 w Polsce. Więc tak, zaraz zabieram się za pakowanie i też muszę poogarniać kilka domowych rzeczy, dlatego mam tutaj swój kalendarz. Zrobię sobie listę rzeczy do zrobienia. Myślę, że ona będzie taka długa, ale nie chcę o niczym zapomnieć. Są to takie niektóre mniejsze takie drobiazgi. Na przykład muszę podlać kwiaty, zrobić rolkę. Na Instagram muszę właśnie zrobić te prania. Coś tam jeszcze miałam jeszcze kilka rzeczy, więc chcę usiąść, szybko to sobie spisać i potem działać po kolei. O, wypadałoby siebie ogarnąć, w ogóle peeling skóry głowy zrobić, pomalować paznokcie u stóp, więc wiecie, tego typu rzeczy. I no, będziecie mi dzisiaj towarzyszyć. Mam nadzieję, że uda mi się wszystko odhaczyć, chociaż też nie chciałabym mieć tej listy nie wiadomo jak długiej. Muszę się skupić przede wszystkim na tym, aby się szybko spakować, ogarnąć, zrobić sobie outfity. Mniej więcej już mam to w głowie, co chciałabym ze sobą zabrać. I tak, co się uda, to się zrobi.
A wczoraj w ogóle poszłam spać po drugiej, żeby mieć właśnie ten weekend taki rzeczywiście wolny dla siebie, żeby nie przejmować się tym, że w poniedziałek musi pojawić się film, więc to już mam ogarnięte. Zmontowałam w ogóle, słuchajcie, wczoraj 3 filmy. Ja jestem z siebie tak dumna. Siedziałam do 2:30 chyba, do 2:30 coś takiego. Dzisiaj rano wstałam oczywiście do pracy. Powiem wam, że nie było aż takiego bólu. Myślałam, że będzie gorzej, ale to chyba z racji tego, że dzisiaj jest po prostu piątek i jestem podekscytowana tym naszym wyjazdem w nieznane w moim przypadku. Więc tak, robię listę rzeczy i działam, pakuję się, muszę też umyć pędzle, o, no, także jest tego sporo. Też chciałabym szczotkę umyć do włosów, bo przydałoby się ją odświeżyć. Pamiętajcie o tym, że szczotki też należy myć regularnie, tak samo jak i pędzle i gąbki do makijażu, więc tym również będę się dzisiaj zajmować, a myślę, że w tle albo włączę sobie jakiegoś audiobooka, albo po prostu włączę YouTube'a i będę nadrabiać. Więc tak, moi drodzy, taki jest plan na dzisiejsze popołudnie. Na szczęście obiad jest zrobiony, dlatego że Magda się postawi. Nie wiem, czy kawę w ogóle popołudnie wypiję. Z jednej strony mam ochotę, ale z drugiej strony chciałabym się wyspać i chciałabym, aby ten sen był jak najbardziej jakościowy, bo wstaję bardzo, bardzo. Chociaż nie, no, jeśli o 7, to chcę wstać wcześniej, żeby mieć to wszystko ogarnięte. Dobrze, nagadałam się, lecimy, działamy, spisuję wszystko. W ogóle dzisiaj jest bardzo ciepło, mamy 27 stopni chyba. No mega. Aha, pokażę wam szybko jeszcze ten nowy liść, który wypuszczał Monsterka, bo jest piękny. Także chodźcie. No dobrze, aktualizacja Monsterki. Tutaj, jak widzicie, jest nowiutki, świeżutki, piękny, zieloniutki liść. On jeszcze jest taki jaśniejszy niż te liście tutaj. Chociaż nie wiem, czy będziecie to aż tak dobrze widzieć, dlatego że mamy dość ostre popołudniowe światło. Tutaj jest kolejny liść z jedną dziurką, ale mam nadzieję, że ten liść, który tutaj wychodzi, zobaczcie, to jest piąty. Piąty w ciągu ostatniego tygodnia, 2 tygodni, więc jestem mega tym podjarana, bardzo się cieszę i też dzisiaj Monstery muszę podlać, w ogóle wszystkie rośliny muszę podlać, bo teraz są te upały, są gorączki, jest ciepło, więc trzeba roślinki podlewać częściej. Tutaj wychodzi piąty liść i mam nadzieję, że będzie dziurawy, dlatego że ten liść, od którego ten listek właśnie wychodzi, zobaczcie, wygląda tak, więc miejmy nadzieję, trzymajmy kciuki. Tutaj jest jeszcze jeden liść, tutaj jest kolejny, także raz, 2, 3, 4 i 5. Tego u mnie jeszcze nie było. I tak się zastanawiam i patrzę, czy coś jeszcze tutaj Monsterka będzie wypuszczać, czy mnie czymś zaskoczy. No chyba nie, chyba że nie widzę, ale wydaje mi się, że to wszystko na ten moment. Także no jest szał, moi drodzy. Czekamy, czekamy na kolejny listek, ale zobaczcie, ona w ogóle bardzo się podniosła. Pamiętacie, jak ją przesadzałam? Tak, tutaj jest pranie, tutaj są jeszcze moje prezenty, wiem, wiem. Ogarniemy wszystko, wszystko w swoim czasie. Zobaczcie, jak ona podniosła te liście. Naprawdę wygląda o wiele, wiele lepiej niż te kilka miesięcy temu. Jestem z niej bardzo dumna i cieszę się. Musimy w ogóle, a nie jest przywiązana czerwoną wstążką? No, to spoko. Może dlatego właśnie tak odbiła. No, jaram się. It's alright, you read my mind, but I can see that you don't realize, and that's what made me fall. Jestem w garderobie i robię coś, co robię dość rzadko, bo maluję sobie paznokcie u stóp, moi drodzy. Jest sezon wakacyjny, letni, kiedy nosi się sandałki, kiedy nosi się klapki. Jakoś tak lubię wtedy mieć paznokcie u stóp pomalowane. Zawsze staram się o te stopy dbać, ale wiecie, jak to jest w wakacje. Jakoś człowiek ma ochotę na jakiś kolor na paznokciach. Co prawda dłonie wyglądają tak jak zawsze. Pomalowałam sobie je tylko odżywką, tym razem z Bielendy. Total Nail Repair Color Care. Bardzo lubię.
paznokcie wtedy wyglądają na takie zadbane, ładne, ale nie chce mi się bawić z kolorem na paznokcie, bo jestem akurat, jeśli o to chodzi, perfekcjonistką. Jeśli gdzieś bym wylała, zalała skórki, gdzieś by mi tam, wiecie, bym nie to ciągnęła, to ja wiem, że z tymi paznokciami, ja już miałam swój epizod, miałam swój etap, kiedy starałam się malować te paznokcie, robić sobie lakierem hybrydowym, miałam cały zestaw i stwierdziłam, to nie dla mnie. Też nie chcę tracić czasu, aby do kogoś chodzić na paznokcie, więc ja tylko sobie zawsze pomaluję odżywką i jestem zadowolona. Ale jeśli chodzi o paznokcie u stóp, to mam wrażenie, że one bardziej wybaczają. Dlatego też mam zestaw z Essie. Nie wiem, czy kojarzycie, czy pamiętacie. Kiedyś były popularne te lakiery. I mam base coat, top coat i właśnie kolor. I ja bardzo lubię na paznokciach u stóp mieć kolor czerwony. I tutaj jest Essie. Making me happy, tak jak gra słów, naprawdę świetny, piękny kolor, uwielbiam i właśnie on mi tak wystarcza na rok, spokojnie, więc pomalowałam sobie stóp, czekam aż to wszystko fajnie wyschnie, przeschnie. Paznokcie już zrobione, wystarczy tylko jeszcze nakremować te dłonie, mam krem z The Body Shop i to chyba będzie na tyle na dzisiaj, bo idę spać, jest północ, kończymy tego tygodniowego vloga, jutro rano trzeba wstać i dopakuję wszystko. Wiecie, mam ubrania wybrane, kosmetyki tam odłożone, tylko wystarczy to wszystko złożyć w całość, włożyć do walizki i możemy jechać na taki weekendowy wypad. A gdzie? To przekonamy się, mam nadzieję, wspólnie już w kolejnym vlogu. Więc moi drodzy, jeśli ta tygodniówka troszeczkę inna niż zwykle, mam wrażenie, ale pomału do takich tygodniówek również chcę wrócić. Jeśli Wam się podobało i lubicie tego typu filmy, to koniecznie zostawcie mi kciuka w górę, byłoby mi bardzo, bardzo miło. A jeśli chodzi jeszcze tak na koniec, bo Wam nie powiedziałam w sumie o mroczną materię, to jakoś myślałam, że to jest film, nie wiem dlaczego mi się ubzdurało, myślałam, że to jest film na Apple TV, ale nie, okazało się, że to jest serial i powiem Wam szczerze, że szkoda mi czasu na oglądanie całego serialu. Obejrzeliśmy chyba 15 minut, zjedliśmy pizzę, tak? Tutaj mieliśmy pizzę chyba, tak? Już nie pamiętam nawet. Zjedliśmy pizzę albo tę kolację, co mieliśmy. I tak naprawdę poszliśmy spać. Więc tak właśnie wyglądał nasz wieczór, szumnie nazwany wieczorem filmowym, ale no, żal mi czasu na mroczną materię, na ten serial, bo wydawało się, że fabuła wygląda tak samo jak książka, a że książkę przesłuchaliśmy. Ja lubię na przykład sobie skonfrontować moją opinię o książce z filmem, ale serial już wydawał mi się za długi, więc raczej nie będziemy do tego wracać, ale podobno jest dobry, więc jeśli nie macie ochoty czytać książki albo przesłuchać audiobooka, to myślę, że warto, bo jest to ciekawy koncept takiego uniwersum, co by było gdyby. No, dobrze moi drodzy, lecę, kończę, idę spać, mam nadzieję, że te paznokcie dadzą radę. Ale chyba będzie dobrze. Idę spać i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie na kanale. Bardzo mi miło, że tutaj byliście. Jeśli subskrybujecie tego kanału, to koniecznie zasubskrybujcie. I do zobaczenia. Życzę Wam dobrego dnia, jeśli oglądacie rano. Albo dobrego wieczoru, jeśli oglądacie wieczorem. Albo popołudnia, w zależności kiedy oglądacie. W ogóle te włosy mi się zaczynają kręcić. Dobra, na razie. A z tyłu koszula Marcina, moja koszula. Wszystko jest gotowe. Dobrze, na razie. Pa! I can see that.